Kaziuki i wybory samorządowe. Najbliższy weekend na Wileńszczyźnie zapowiada się wyjątkowo ciekawie. I właśnie o tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. A zaczynamy od relacji z niezwykłej wystawy, która połączyła Wilno i Lwów. Naszych widzów zaprosimy także na Dzień Myśli Braterskiej oraz Międzynarodowe Targi Książki. Walenty Wojniło, zapraszam do Wilnoteki. Wyjątkowy prezent dla Wilna na 700. urodziny sprawił Lwów. Na Zamku Książąt Litewskich można oglądać wystawę Arcydzieł Europejskiego Malarstwa ze zbiorów Lwowskiej Galerii Narodowej, w tym kilka obrazów szczególnie miłych sercu Polaka. Prezentacja wystawy odbyła się na tle dzieła Jana Matejki, na którym uwiecznił on swoje dzieci. Jeżeli nie byłoby wojny, to taka kolekcja nigdy nie przyjechałaby ze Lwowa ani do Wilna, ani do Warszawy, ani do Krakowa, bo to są takimi najważniejszymi obrazami, które są wyeksponowane w głównych muzeach lwowskich, w Pałacu Potockich i w Pałacu Lozińskiego. Najtakie cenniejsze obiekty, obrazy, które są stworzone albo przez bardzo słynnych malarzy, albo przez ich otoczenie, uczniów, takie nazwiska jak Leonardo, Cranach, czy Rubens, czy Tizian, to nie każdy dzień przyjeżdża do Wilna. W sumie do Wilna przyjechały 33 obrazy, w tym obok Matejki dzieła Malczewskiego, Kosaka, Siemirackiego. Wyjazd z Ukrainy jest dla tych płócien także swoistym zabezpieczeniem w warunkach wojny i zagrożenia rosyjskimi atakami. Bardzo ważne, żeby te zabytki były zabezpieczone, żeby nie podpadali pod jakieś ostrzały rakietowe. No i też podziękowanie za tą pomoc, jaką społeczeństwo litewskie nadaje dla Ukrainy. Z symbolicznym zbiegiem okoliczności pakowanie obrazów na wyjazd do Wilna w Lwowskiej Galerii odbywało się w tym samym czasie i miejscu, gdzie doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, Dudy i Zeleńskiego. W różnych częściach, że tak powiem, pałacu, ale to było w tym, tak naprawdę w tym samym pałacu się odbywało. No na pewno to przyczyniło się do jeszcze bardziej większego bezpieczeństwa we Lwowie, w okolicach, tak jak to już mówiłem, i w niebie nad Lwowem oczywiście. Skorzystaliśmy oczywiście z tego, no bo udało się to bardzo szybko zapakować i w miarę szybko wywieźć te obiekty z Ukrainy. Zdaniem litewskich muzealników ta wystawa jest także przykładem wspólnego dziedzictwa, które równie bogate było na Litwie, ale nie przetrwało XX wieku. W tym samym czasie, gdy Wilno cieszy się perełkami malarstwa ze Lwowa, na Wawelu można podziwiać lwowskie rzeźby pinzela, przedtem prezentowane na Litwie i na Łotwie. Jesteśmy w jednym cywilizacyjnym obszarze i zawsze i my, i Ukraina, i Polska, i Białoruś cały czas była częścią cywilizacji europejskiej. A za naszą granicą już było barbarzyństwo, które zostało do naszych czasów. Wystawę Lwów pozdrawia Wilno można oglądać na Zamku Książąt Litewskich, zwanym też Pałacem Władców, do końca maja bieżącego roku. Potem będzie można ją oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Miejscu krokiem, marsz! Dzień Myśli Braterskiej to jedno z głównych świąt także Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Po kilku latach pandemicznych ograniczeń w tym dniu wileńscy harcerze licznie zgromadzili się w gimnazjum imienia Władysława Syrokomli. Do ponad 250 druhen i druhów z Wilna tego roku dołączyli także harcerze z Polski i Ukrainy. Zbieramy się wielkim gronem harcerzy i jedną obrzędowością jest robienie lasek, które także pokazuje, że harcerz gotowy do wszystkiego, długo podróżować, i ta laska właśnie pomaga mu w podróży. I również zjednoczenie się, właśnie braterstwo, że jesteśmy gotowi pomagać jeden dla drugiego. Mój drużynowy zaproponował nam taki wyjazd, w którym możemy zwiedzić Wilno, zobaczyć jak to jest za granicą, jak to jest świętowane właśnie w takim mieście. W ogóle byłem w szoku, że tutaj tak bardzo jest polskie, też to, że wy nas rozumiecie, Polaków, to jest fascynujące naprawdę. Corocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Skautingu tradycyjnie towarzyszą świąteczne biwaki. Wileńska młodzież po różnych zajęciach i grach terenowych tym razem gromadziła się w Saloniku, gdzie na harcerzy czekało mnóstwo atrakcji.
i każdy bilecik, który dają dla drugen, otrzymują jakąś atrakcję. Na przykład koszulki, plakietki, motywujące cytaty, wiktorina, gdzie można nawet wygrać coś w loterii oraz słodki poczęstunek. Była i mafia, były i ręczne robótki, były i teatr był. I te różne sektory właśnie zabawiały wszystkich i razem łączyły. To było takie łączenie się wszystkich razem. Trudno wyobrazić DMB bez tradycyjnego kominka i braterskiego kręgu łączącego duchowo harcerzy ze skautami całego świata bez względu na wiek, język czy upodobania. Być może dziś harcerstwo nie jest tak liczne i popularne jak jeszcze parę dekad temu, ale też konkurencja o czas i uwagę młodych ludzi jest coraz większa. Tutaj naprawdę bardzo fajnie i znaleźć sobie dużo bardzo kolegów. Ja nauczę się dużo czego, na przykład żyć w lesie. I jak to jest żyć w lesie bez komórki? To fajnie, to wesoło, to wiele lepiej niż w domu z komórką. Bez gadżetów w lesie ty nie myślisz o tym. Kiedy ty masz wiele zajęć, kiedy u ciebie rozpisany cały plan, kiedy u ciebie śniadanie, zajęcie A, zajęcie B, zajęcie C, ty nie masz czasu nawet pomyśleć, że gdzieś tam u mnie jest jakiś Instagram. Bo ja pamiętam też, jak dołączyłam tylko do harcerstwa, w ogóle byłam bardzo nieśmiałą osobą, a teraz jestem zupełnie inną i to jest właśnie dzięki harcerstwu. Bóg, honor, ojczyzna, cnota. Mogłoby się wydawać, że dla młodego pokolenia to już są archaiczne wartości. A jednak Dzień Myśli Braterskiej jest najlepszym dowodem na to, że młodzi ludzie potrzebują czegoś więcej niż Instagram czy gry komputerowe. A gościem Wilnoteki jest dziś pani Anna Adamowicz, dobrze wszystkim znana przewodnik, pedagog, a także wileńska gawędziarka jako ciotka Franokowa. Witam serdecznie, pani Aniu. Dopiero wróciła pani z Polski właśnie z Kaziuków. Czy tam jeszcze żyje ta tradycja zaszczepiona przez Wilniuków, czy dziś już nie to samo, co 20-30 lat temu? Nie można powiedzieć, że to samo, bo jest trochę inaczej, jest lepiej. Ja wróciłam z Ostródy i w Ostródzie w porównaniu z tym, co było przed kilkunastu, no może już teraz nie mogę powiedzieć, może 20 lat, jak zaczynaliśmy, to teraz coraz ładniej, coraz bardziej zorganizowane. Ale nie tylko w Ostródzie chyba mamy Kaziuki, tak? Lidzbark gdzie jeszcze? No zaczęło się właściwie, to mnie się wydaje, że takim początkiem był Lidzbark Warmiński. Stamtąd Kaziuki poszły na całą Polskę. Prężnie w Poznaniu na przykład Kaziuki są organizowane. No i w różnych miejscowościach, w zależności tam od aktywności tej lokalnej społeczności. Kiedyś Kaziuki były, tu także nasze wileńskie Kaziuki, były taką wizytówką rzemiosła i takiej sztuki ludowej ziemi wileńskiej. Czy dziś coś z tego jeszcze zostało, czy już tylko te palmy i pierniki w zasadzie tyle? No dzięki Bogu, że są palmy, bo to jest ten symbol wileńszczyzny i palmy są śliczne i pierniki są smaczne. Kosze, koszyki. Plecionkarstwo na przykład. Jeszcze żyje, jeszcze są koszykarze. No którzy... niestety odchodzą ci tacy, którzy robili koszyki na przykład z korzeni sosny. Plecionki na przykład, wyroby z drewna też. No tego coraz mniej. Szkoda, że ceramika wileńska tutaj u nas jest tak jakoś mało dopieszczana. Właśnie w Toruniu Polsce... była. Właśnie Jemonta. W Polsce jest. W Węgorzewie na przykład jest taka pracownia ceramiczna. U nas tu na Wileńszczyźnie jest Margaryta Czekolis, na przykład wspaniała ceramiczka, która właśnie pielęgnuje tą tradycyjną ceramikę. I wydaje mi się, że warto ją bardziej jakby promować. Ona też potrafi robić na przykład pająki. Te słomiane. Slomy, tak. To niestety właśnie zanika, ale warto do tego wracać. Sobota, Kaziuki, niedziela, wybory samorządowe. Ponoć najważniejsze dla Polaków na Litwie. Co lepiej jednak, czy ta jedna polska partia i stawianie na jedną kartę, czy jednak aktywność Polaków w różnych partiach z nadzieją, że jednak zawsze ktoś może wygra? Wie pan, ja byłam zawsze nienormalna w okresie słusznie minionym, kiedy głosowało się jednogłośnie, zawsze. Nie chciało mi się głosować... Jak wszyscy jednogłośnie. Ale prawdę powiedziawszy, ja bym chciała tej aktywności w partii. No niech ona będzie ta jedna słuszna, ale żeby tam ludzie mogli jednak się wypowiedzieć, żeby mogli zaistnieć, żeby nie byli ciągle na dożywociu ci jedyni, niezastąpieni i niezamienialni, prawda? W bieżących wyborach cieszy mnie to, że szczególnie w mieście, tak mi się wydaje, że w miejskiej liście jest dużo młodych twarzy, jest dużo młodych ludzi, dzięki Bogu.
Czy ten ostatni skandal wokół polskich szkół w rejonie Trockim jakoś zmobilizuje Polaków? Bo to właśnie to pokazało, że jednak no, tam, gdzie Polacy są u władzy, szczególnie w tym lokalnym samorządzie, no to jest jakiś wpływ, a jeżeli nie mamy wpływu, jesteśmy w opozycji, czy nas nie ma, no to nawet Warszawa nie pomoże. Ja osobiście uważam, że Warszawa nie zawsze nam pomoże. Na pewno sporo pomoże, ale też zależy, kto jest tą władzą lokalną. Skandal ze szkołami. No, może to skandal z tym, że nie ma dzieci w polskich szkołach. O, to jest skandal. Że... Czyli to mieszane rodziny, dziecko idzie do litewskiej szkoły? No niestety, podejrzewam, że w większości wypadków tak. Może nie zawsze, ale często tak. I po drugie, no są jednak te rodziny nieliczne. No jak kiedyś było przynajmniej troje dzieci, no to teraz tam jeden. No miejmy nadzieję, że skończyły się czasy straszenia Litwinów Polakami i mam nadzieję, że skończą się czasy straszenia Polaków Litwinami. Bo jednak my skazani jesteśmy na siebie. My na tej ziemi byliśmy od zawsze, ale będziemy, żeby było żywe to hasło, byliśmy, jesteśmy, będziemy, ale będziemy wtedy, kiedy potrafimy się jednak porozumieć, dogadać, współpracować, a nie tylko przepychać w czasie wyborów, a potem cichutko spocząć sobie na palmach czy laurach. Gościem Wilnotaki była dzisiaj Anna Adamowicz, czyli ciotka Franokowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Międzynarodowe Wileńskie Targi Książki to jedna z największych tego typu imprez w naszej części Europy. Od kilku lat coraz więcej tu polskich wątków, bo co roku ukazują się nowe tłumaczenia polskich autorów na język litewski. Tematem nowych książek litewskich coraz częściej jest też wspólna historia oraz polska przeszłość Wilna, dopiero odkrywana przez Litwinów. Mamy 4 wydarzenia z udziałem polskich autorów. Właśnie przed chwilą skończyło się spotkanie z Kamilem Janickim, który litewskie wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy wydało jego książkę Damy Jagielły. Następnie będziemy mieli spotkanie z panem Michałem Rusinkiem, osobistym sekretarzem pani Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki. Z okazji stulecia jej urodzin litewskie wydawnictwo Apostrofa wydało zbiorek jej wierszy pod tytułem 33 wiersze. Wśród nowości wydawniczych o tematyce historycznej przełomową ciekawostką jest pierwsza biografia marszałka Piłsudskiego napisana przez litewskiego autora pod tytułem Uroczy drań. To wymowny tytuł obejmujący jego dobre i złe strony. Osobiście podejrzewam, że był nawpół geniuszem. Nie wszyscy wiedzą, że był stuprocentowym Litwinem, ten naczelnik Polski. Chciałem okazać ciekawą osobowość, oczywiście skonfliktowaną z Litwą, ale już minęło 100 lat od tej wojny polsko-litewskiej i najwyższy czas ją zakończyć. Na targach książki odbyła się także inauguracja roku świętego Józefata Kuncewicza. Ku czci 400-lecia śmierci unickiego męczennika, uważanego za patrona wielokulturowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej, Sejm Litwy ogłosił ten rok rokiem świętego Józefata. Święty Józefat nie jest świętym wyłącznie ukraińskim, litewskim, polskim czy białoruskim. On wszystkich nas jednoczy. I dla polskiego narodu także. Ten święty duchowo dojrzewał właśnie w Wilnie. Urodzony na tak zwanych ziemiach etnicznie ukraińskich we Włodzimierzu Wolyńskim, przez jakiś czas był przełożonym klasztoru bazylianów w Wilnie. Potem arcybiskupem polockim. Męczeńską śmierć poniósł w Witebsku, a więc na terenie obecnej Białorusi. Nieprzypadkowo na południu Polski był uznawany nawet za patrona powstania styczniowego. Jako grekokatolicki duchowny stał się dla Rusinów symbolem otwartości na zachód, a nie tulenia się do Moskwy. Wydarzenia na Białorusi i Ukrainie sprawiły, że święty Józefat w tym roku będzie przypominany, a często wręcz odkrywany, nie tylko w Wilnie. To też w kolejnych audycjach będziemy jeszcze nie raz powracali do tej postaci. Dzisiaj w ramach quizu historycznego Wilniana nieco o wileńskich parkach, zwłaszcza o tych, które położone są wokół Góry Zamkowej. Ogród Botaniczny, Ogród Bernardyński i Ogród Zamkowy, zwany również Cielędnikiem, to nazwy znane doskonale Wilnianom w XIX i w XX wieku. Ogród Botaniczny jednak wyrugował dawną litewską nazwę, do której obecnie powrócono. Proszę tę litewską nazwę parku pod Górą Zamkową podać i nadesłać odpowiedź na adres info@wilnoteka.lt. Serdecznie zapraszam.
I tą zagadką kończymy już naszą audycję. Widzom na Wileńszczyźnie przypomnę jeszcze, że w najbliższą niedzielę wybory samorządowe. Nie pozwólmy, by ktoś decydował za nas. A już za tydzień porozmawiamy o wynikach tych wyborów, a więc do zobaczenia w kolejnej Wilnotece.